W Zamościu odbyło się spotkanie informacyjne dla wszystkich mieszkańców miasta dotyczące obszaru rewitalizacji. Organizatorem spotkania był Urząd Miasta Zamość oraz firma EcoGeo Consulting Marek Biłyk. Celem spotkania była prezentacja obszaru rewitalizacji oraz omówienie problemów występujących na danym obszarze. W programie znalazło się przedstawienie wyników badania społecznego, prezentacja obszaru rewitalizacji, dyskusja na temat problemów występujących na obszarze rewitalizacji i prezentacja projektu. Dzisiaj był prezentowany, zdiagnozowany obszar rewitalizacji poddany konsultacjom społecznym. Również odbyła się dyskusja, ponieważ dosyć dużo mieszkańców się pojawiło. Rozmawialiśmy jeszcze o problemach i jakby uzyskaliśmy potwierdzenie, że ten obszar został zdiagnozowany zgodnie z tym, co mieszkańcy obserwują na co dzień i rzeczywiście jest to obszar kryzysowy w mieście. Spotkanie poprowadzili konsultanci z firmy EcoGeo Consulting Marek Biłyk, którzy wspólnie z Urzędem Miasta Zamość opracowują lokalny program rewitalizacji dla miasta Zamość na lata 2017-2023.